Ale moi drodzy, serdeczni przyjaciele, moi drodzy, nie zajmę ten hełm, bo nic nie widzę. Moi drodzy, kolejny odcinek, witam bardzo serdecznie. Dostałem takie ostrzeżenie dziwne, bardziej tutaj na tablicy, zaraz wam zresztą pokażę. I znowu nie dotyczy to mnie, ale niby dotyczy to mnie i mnie to drażni, moi drodzy. Na samym początku, moi drodzy, chcę, abyś zostawił, albo zostawiła tą łapeczkę do góry oraz subskrypcję. Jestem wdzięczny, niesamowicie. Dziękuję wszystkim, że wspieracie mnie, oczywiście. Oraz, moi drodzy, teraz trzech ostatnich obserwujących na ekranie, jeżeli chcecie się również pojawić, macie szansę, jeśli właśnie mnie zaobserwujecie. Dobrze, moi drodzy, te ogłoszenia parafialne już zostawmy za sobą, chyba wszystko powiedziałem, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba wszystko mamy tutaj jak najbardziej ogarnięte, widzowie. Dobrze, przeczytajmy, co mamy tutaj, w tym miejscu, bo tutaj mamy, moi drodzy, informację. Czyli zniszcz swoją tajną bazę, jest niepotrzebna i jakieś kropki. I to jest dzisiaj tyle, moi drodzy. To co tu jest? Sio, tu już nic więcej nie ma, po prostu. Tu są moje stare jakieś itemy. Tu w ogóle letrę miałem właśnie. Haha, jaka ładna w ogóle. Naprawdę nie zniszczyłeś. No, także nie podoba mi się to wcale, widzowie, ale dobrze, jeśli on tak każe, zrobię tak, chociaż to nawet nie wiem kogo to jest. Obstawiam właśnie, że to jest Wojtka, ale nie mam. Nie wiem. Widzowie, ja muszę zaraz wezmę sobie jabłko. Dobra, no nie wiem, widzowie, no chodźmy w takim razie, tu jest jakoś. A moi drodzy, nieważne. No nie chcę niszczyć tej bazy, chociaż. Nie, no dobra. Zniszczyć tajną. Dobra, to. Palion! Jeszcze palion, wezmę sobie palion. Ten. Już ja już widziałem, że on z widy takie, że nawet Wojtka słyszę, nie wiem o co tutaj chodzi. Ej, to ja! Ja muszę wziąć palion. Tak. Ja, to prawdziwy Wojtek! Ja słyszę. Halo! Ja jestem walnięty, widzowie. Ja ze mną jesteś nie tak. Jeszcze to widzę prawdziwy siebie. Halo. Widzowie, co się ze mną dzieje? Przecież prawdziwy Wojtek by cię tak nie klepał, halo! Jest. Palion, to naprawdę ja! Jezus, nie mam TNT. Palion! To też się zastanawiam, czy ja nie śnię. Ej, widzowie, ja śnię! Ej, czekajcie, widzowie, bo ja widzę siebie, to a na górze jest Mojan i jeszcze mam mój garnitur. To jest coś nie tak. Nie, to jest... Palion! Ja zaświrowałem! Zaświrowałem chyba! Ja mam ci udowodnić, że to ja! Jestem prezydentem nowym. Wojan prezydent. Wojan. Prezydent Wojan. Ej, widzę, wyjaśnię, czekaj, ja... Prezydent Wojan, to ja! Zaświrowałem! Powiedz! Nie kłamie! Powiedz. Nie jestem z widą, patrz, czy z wida, czy ktoś, kto nie istnieje, zrobiłby naprawdę coś takiego? Pa, rozwaliłem ci kawałek tego, domku. Faktycznie. Widzisz? Widzisz? To jesteś nowym palionem. Nie! Jak słuchaj, nie jestem nowym palionem! Jak nie? O, nie! Dziękuję mi diabą. No, ja jesteś nowym palionem. Nie jestem nowym palionem, to jest tajemnica. Cii, nic nie mów. Ja jestem. Właśnie nie wiem, czy ja powinienem ci w ogóle zaufać. Ale ja nie wiem. Ci zaufać, czy nie? Nie wiem, o co ci chodzi i dlaczego jesteś mną. Jesteś opętany, czy nie? Powiedz w końcu, odpowiedz na to pytanie. Jak opętany? Jak ja już nie mam z dawno sojuszu, są chyba z miesiąc. To czemu jesteś czerwony cały nadal? To jest oznaka opętania. Ale czemu ja rozmawiam ze sobą? Daj spokój, kim ty jesteś? Nie rozmawiasz ze sobą, rozmawiasz ze mną! Ze mną? Wojtkiem! Wojanem! Wojtek! Wojan? Wojanito! Ja. Jestem Wojanito, nie mogę, no! Nie wierzy mi! Wojanito jestem, pa! Chodź za mną! Czemu? Nie, to pokaż się, Wojan, chodź, ja nie wierzę. Za mną, chodź, nie wierzę ci! Chodź, patrz! To ja! Ale taki bez tego żółtego, to ja. Nie, to jesteś ty, tylko zielony. Nie, słuchaj, to na mojej głowie. No to pokaż. Maska. Pamiętasz tą maskę, którą kiedyś pokaż miałeś? No to pokaż. Nie mogę ci tego pokazać. Ale to gdzie możesz mi pokazać? No, na pewno nie na Wojanowicach. No to, bo to on fajnie się składa, dowie, że idziemy za Wojanowice. Nie, no tam też nie, bo on mnie i tak odkryje. Jedyny jak gdzie, to musiałbym ci powiedzieć, jest jaki jest słaby fake, punkt nie. On, ale nie wiem, czy chce ci ja to czuję, mówić. Że ja lunatykuję i jeszcze zimna pogoda jest. No nie lunatykujesz, to jestem ja, Wojanito, Wojturlo, prezydent Wojan, to ja. Nie, to jest jakiś, nie. Zdejmij i załóż, szybko. Nie, tak. Nie mogę, bo on mnie zauważy, a to całe pryśnie nie, akcja no, cała. Mi śmierdzi, tu te palionem mi śmierdzi, ja chyba widzę siebie już. Z trzeciej no, osoby. Co za goście normalnie, opętany chyba, serio. No nie no, nie by palił miał nie być opętany. Cześć, stój, weź mi. Widzę twoją głowę. O, no widzisz, przechodzisz przeze mnie. To jestem ja. To jestem faktycznie. Ja. Faktycznie. Nie, to jest Wojan Wojanowicz Król? Nie, niemożliwe. Jestem Wojtek Wojturlo, pa. Widzisz moje te rączki? Widzisz? No, takie blade. No,
A ty nie masz przecież takich rączek. Takie rączki ma Bojanito. Ja mam czerwone teraz, no. No, widzisz? A właśnie, czemu cały czas jesteś czerwony? Powiedz mi, czy ty jesteś cały czas po stronie on? Nie jestem, ale... To czemu jesteś czerwony? Powinieneś się zmieniać na zielonego, ale jeżeli nie jesteś po stronie on. Nie mogę. Czemu? Ja ci wszystko wytłumaczę, ale chodźmy na jakieś innego miejsca, proszę. No w sumie no, bo dobra, zobacz, bo tutaj jest trochę to, widzisz to? Mój posąg. What? Czemu masz znowu koronę? No, spokojnie, ogólnie sprawa wygląda następująco. No, chodź. Nie, bo mi się wydaje, że ty jesteś zły, ale sprawa wygląda następująco. Tak, owszem, niby, ale nie byłem prezydentem Wojanowic, tylko on tak myślał i ja musiałem robić jego zadania po prostu jako prezydent, ale w żadnym wypadku nie uważam się jako prezydent. Wojanowice, wiesz jak to brzmi? Poczekaj, Wojanowice. Dobra, czekaj, zanim coś powiesz, wydaje mi się, że naprawdę możesz nie być opętany, więc... Musimy ukryć się przed tym całym on. Znam sposób na ukrycie się. W mojej głowie? Żebym mógł zdjąć główkę i z tobą porozmawiać bez mojej główki. Twojej główki. W twojej tajnej bazie, którą on mi każe zniszczyć. Nie! Słuchaj, nic nie mów. Ja muszę zniszczyć. Nawet nie próbuj tajną bazę zgadywać. Nie próbuj zgadywać. Nic nie mów na głos. Słuchaj. On nie może się o tym dowiedzieć. Znaczy, on wie pewnie o swoim tajnym, słabym punkcie. To! Co się śmiejesz? Czego się śmiejesz? What? Nie! Co ty robisz? Ja! No oszalałeś! Ale jesteś lamusem! Ja nie mogę. Dobra, no gdzie masz te miejsce, no? O, ale tu lagi, no. Zaraz cię zabiorę do tego miejsca, słuchaj, potrzebuję troszeczkę drewna, a właściwie nie drewna, tylko coś zrobionego z drewna. Mhm. Czyli? No ale niestety mam tylko jedną tą rzecz. Dobra! Co, łódkę? Zrobię twoją też jedną łódkę, no. Ale ci o nic łódkę. Nie mów na głos! A, dobrze, przepraszam! Chodź! To jesteś na pewno ultra sobie, tak? Tajne! Dobra. Ultra tajne! No dobra, gdzie ty, co ty robisz? Siadaj do łódki, nie gadaj! A przecież mogliśmy razem wsiąść! Nie! A jak nie? Stój, zatrzym się! Siadaj, chodź, nie gadaj! Zatrzym się! Nie! Zatrzym się! Temu, po co? Ale masz wielki łeb, kurde, ja mam taki mały. No szalałeś, płynę. A! No! Kurde! O nie! Goni mnie! Płyń za mną, Wojtku, czekaj, proszę. Płyń! Już nie wskoczysz do mojej łódeczki, płyń! A to co, masz tam jakąś rybę na pokładzie, że nie mogę tam wskoczyć? Świetnie wyglądamy. Gdzie my mamy płynąć w ogóle? Musimy płynąć na otwarty ocean. Niech te Wojanowice za nami już znikają, no! Aha, ty chcesz tak daleko wypłynąć. A ty co ty myślisz, że ten rząd nie będzie wiedział? Słuchaj, to jest sztuczka. Zaraz zobaczysz, słuchaj. Wyobraź sobie, co on musi sobie myśleć, jak widzi dwóch palionów obok siebie, no proszę cię. Spokojnie. O nie, tu się coś pojawiło. Co nie może pojawiło? Być ani... kawałeczka normalnie lądu, słuchaj. Musi być totalnie czysto. Jesteś normalny. Nie jestem nienormalny, jestem 100% normalny. To może pod wodą lepiej to opowiedzieć. Nie, to tak nie działa. Już próbowałem, słuchaj. Ja już swoje przetestowałem, słuchaj. Miałem niedobre akcje z tym całym on. No nie, kolejny ląd! Jesteś głupi. Nie jestem głupi. Jestem mądry. Nie! Czemu? Czemu wsiadłeś mi do łódki? No nie, kolejny ląd! Patrzek, ja mam łeb mały, ty jesteś taki wielki. Ja nie mogę, gdzie... uciekniemy. Wojtek, gdzie ty mnie prowadzisz? Nie uciekniemy przed nim. Jeszcze pada deszcz. No słuchaj, no co ja mam poradzić? No to na tej wyspie tu. Ląd. Tu. Nie można na wyspę. Jesteś nienormalny, ja już ci... Czekaj, odpalam mapę i żeby nie było nigdzie lądu, to nie wiem, gdzie ty byś musiał popłynąć, naprawdę. No dalej, to musi tak być, bo inaczej on się dowie. Płyń prosto. No już Dobra. Nie ma. A nie, jeszcze płyń, no. Płynę. Płyń ciągle, dobrze płyniesz, bardzo dobrze płyniesz, wyśmienicie. Dobra, jak już dopłyniemy do miejsca, w którym totalnie nie będzie nic, to powiem ci sekret on. Jego Dobra, sekret płyń i jeszcze. Zdejmę moją czapę. Twoją. Dobra, stój! A nie, jeszcze. To kurde, wiesz co, daj sobie render distance 2. Jaki ty masz render dystans? Już będzie okej? Wojtku, coś mi się wydaje, nie ma lądu nigdzie, no. O, nie ma. Ła! Co to? Co jest? I harpunem w nas rzuca! Rozpadł go! On mnie zabije! On harpunem rzuca, stary!
Ja mam 0 HP. A wiesz, ile on bije? Czemu on mnie bije? Wiesz, ile on bije w ogóle? Jak? No właśnie, ja nie... on bije strasznie dużo, rozwal go. Ja nie mogę, ale mi ciosy daje. Masz jak samą zbrojkę, ja nie. Ej, czemu on takie ciosy daje? A ty masz odrzut, ja cię kręcę. No właśnie, nie mogę go pokonać. Jest! Jest! Rozwaliłem dziabonga. Ej, czemu z niego nie wypada ten harpun? Skrzynka! No, mam szansę na to. Skrzyczka! Ja cię kręcę. Mam Wojtek. Tutaj nic nie ma. Słuchaj, musimy wyjść i porozmawiać na powierzchni. Gdzie jest łódka? Zniszczył ją. Ja, ale... Nie, no musisz. Czekaj, czekaj, ona utonęła. Da się ją już odzyskać. Nigdy stąd nie wypłyniemy, rozumiesz? Chodź, nie, no chyba jajka robisz. Jedno tutaj twoje, drugie będzie tutaj moje. Skąd ty to masz? Nie pytaj, masz, nie zadawaj takich pytań. Słuchaj. On nas teraz tutaj... Kurde. I wiesz, widzisz ten ląd tam? Widzę. Zmieniamy pozycję. Płynę. Ja ci powiem kiedy. Ja ci płyń. Nie zastanawiaj się nad niczym. Po prostu płyń. No, płynę. Skąd ty masz łódkę? Miałeś beku. Płyń, 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 płyń jeszcze, no. Ja ci powiem kiedy. Płynę, płynę, płynę. Już jest, stój. Dalej ode mnie! A czemu nie tak blisko? Czuję się nieswojo. No, no. Słuchaj. No. Opowiem ci teraz sekret jego sekret. Sekret on. Zdejmij łeb. Dobra, zdejmuję. Aj, Wojtek! To ty! Ty, że nie wierzyłeś. To ja! To ja! No. To ja jestem Wojtek! Ja nie mogę. To ja! Ale garniak, no, no. No, bo jestem prezydentem, właśnie. Powiem ci najpierw tą całą historię, jak to się stało, że skapnąłem się, że on nas w tym momencie nie widzi. Bo słuchaj, on nas teraz nie widzi, rozumiesz? On nie wie, że my teraz tutaj jesteśmy. Bo on nie lubi wody. On nie lubi wody. No. Ja to odkryłem w ten sposób, że wszędzie była czerwona wełna naokoło na lądzie, ale kiedy wszedłem do wody, wody nie było. I kiedy odleciałem z wody, gdzieś daleko, daleko, że lądu nie widziałem, on nie mógł mnie odnaleźć, więc to jest szlak. Po szlaka, to jest, słuchaj, to jest znak, że on ma jakiś słaby punkt. Musimy go rozbroić. Woda? Woda. Dobrze. Tylko teraz pytanie, czy on się po prostu boi wody, czy on na nią nie wchodzi? A co by się stało, gdyby zalać całe Wojanowice, myślałeś nad tym? O kurde! Oho! O kurde! Mogliśmy ale... go zniszczyć. A co ty rozkmina. Może na to, żeby zrobić wspólnie miasto na wodzie, tak daleko na wodzie, że nie będzie nas nigdy on widział. Pokazać ci miasto na... On mnie uwięził na bezludnej wyspie w ogóle. Ja tam znalazłem takie miasto. Możemy się tam zatrzymać. Ale był gdzieś ląd naokoło? Nie. Znaczy to są wyspy, no. Nie? To są wyspy. Ale czy było widać te wyspy, na przykład jak stało się w tym miejscu, widać było jakąś z tych wysp? Nie, chyba nie. Nie. Bo to on tam nie mógł dotrzeć w takim razie, no. Bo on nie lubi wody. I rozumiesz chyba, to? Tu jest dobre miejsce, no Wojtku, to ja mieszkam na tej lilii. Dobra, to ja sobie też tutaj mieszkam, zasadzam marchewkę. Masz. Mogę kupić? No dobra, trzymaj. Dzięki bardzo. A! Padło! Masz! O nie! Uciekło mi. Dobra. Masz, słuchaj. Możesz pozbierać. Już koniec. No. Koniec. Wracamy do siebie, do swoich wysp. O, dobra. No, sprawa wygląda następująco. Ja już nie mam sojuszu, już to od dawna. Wojtku, sprawa wygląda następująco, rozumiesz? No właśnie, słucham. Jak wygląda sprawa twoja z nim? No, że ja on mi non stop zadaje jakieś zadania i tak dalej. On twierdzi, że jestem niby prezydentem, ale nie jestem i no tak to wygląda. Okej, okay, ale to dlaczego cały czas jesteś czerwony, skoro już nie masz sojuszu z nim? No, nie mam sojuszu, ale jak ja będę nagle zielony, to ja nie wiem co on mi zrobi, wiesz? W sensie, a zakładasz czerwone zbrojki? Nawet nam. Nie, co ty, ja tego to jeszcze od półtorej miesiąca. Od nawet jak ten. Okej. Okay. Postępuję za tobą. Co tam było? O! Wiedziałem, że pójdziesz po monetę. No. Słuchaj, Palion, powiem ci tak szczerze. No, tęskniłem tak, żeby sobie pogadać jak za dawnych czasów. Pamiętasz te odcinki z nie znisz złego Mystery Boxa w Minecraft? Albo no. Nie wrzuć do złego tego... Chowany no, i tak dalej. Nie, to tak. Zrobimy to, tylko jak to wykombinować, żeby ten on się chociaż na chwilę wyniósł, ja nie wiem. Moim zdaniem najpierw w ogóle powinniśmy go zniszczyć. Trzeba będzie jakoś myśleć na ten temat. Jak tylko, go zniszczyć.
Sprawa wygląda tak, ani razu go nie zobaczyliśmy. No właśnie, ani razu go nie widzieliśmy i to jest problem. Więc trzeba będzie, nie wiem, jakoś może go wywołać, co ty na to? Oj, tak, masz jakiś pomysł? Co? Podpłynę. O kurde! Zniszczyłeś moją wyspę! Wchodzę na twoją wyspę teraz. Słuchaj, jeszcze jedno pytanie miałem ci zadać. Dlaczego byłeś prezydentem Wojanowic, mimo że on cię do tego zmusił? No on mi kazał, no ja musiałem, no. Ale ja nie byłem, ja mówiłem widzom. A czy ty teraz mnie oszukujesz? Nie. Może on kazał ci się ze mną spotkać? Nie. Nie, i wiesz. Jak on nawet nie wie, że ty tu jesteś. Jak on myśli, że to ja, to ty i że ja... On mi mówił, że ja zbudowałem tą tajną bazę, a to ty zbudowałeś. Tak? No. A skąd to wiesz? Gdzie on ci to nawet napisał? Na tablicy miałem teraz, że masz zniszczyć tą swoją bazę. Mogę się potem pokazać, jak ją popłyniemy. To jest on, Sron, Dziabąk, Mały, Brom. No, on myśli, on... O kurde. Jak się podstawiłem. Aha! Jak to? Czekaj, weź. No, ale sprawa wygląda tak, no to co robimy? No właśnie, trzeba ustalić, co robimy w takim razie. Masz moja wyspa pomysł? Się znacznie powiększyła. To nie za wyspa, no. Pana moją wyspę. O! No faktycznie, masz ładniejszą. Dobra, powiedz, bo już totalnie schodzimy z tematu. Masz jakiś... Co? No, no fajnie, ja umiem, nie? Słuchaj! Jestem prezydentem Wojanowic! Ja to wiem. Trzeba być poważnym w rozmawianiu ze mną. Dobra. Ja nie mogę. No nie mogę, no. No. Musimy poważnie porozmawiać. Masz jakiś pomysł na zniszczenie go? W ogóle widziałeś gdzieś Kati, bo Kati nigdzie... Nie, no, ona zniknęła Kat, na ale Kati to ja z 2 miesiące nie widziałem, naprawdę. No Kati, ja dwa też miesiące. Nie wiem, ona nic się nie odzywa. Ja nie pamiętam w ogóle, jak ona wyglądała. A wiesz, o co chodzi? Nawet Matrunera teraz nie ma. Matrunera też nie ma? To Nie wiem. Oni się wszyscy tak potracili. My się znaleźliśmy teraz. Właśnie, moim zdaniem... Ale czekaj, czy Matruner dalej jest opętany, bo on był opętany razem z tobą? Nie wiem. No ja nie mam pojęcia, co się z nim stało, naprawdę. To jest ciekawe. To jest sytuacja... Mnie w ogóle zastanawia, co z u Kati się dzieje. Czy u niej się coś złego nie stało? Nie wiem. Może powinniśmy pójść do jej wioski i sprawdzić to. Przecież Kati nawet nie było jak ty jeszcze, jak my się jeszcze widzieliśmy. O Jezus, przepraszam. Zmokłeś. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio Kati widziałem. Czy to był... On to było... już wtedy grasował? Chyba tak, co nie? Był, ale... Był. Kiedy to było? O co tutaj chodzi? Naprawdę mnie teraz zastanawia, tak sobie przypomniałem. Przecież Kati nie ma tak długi okres czasu, jej tak dawno nie widziałem. Dwa miechy spokojnie, jak nie dłużej. Jak nie dłużej, ale to, ja, przecież nawet jakby się razem widzieliśmy, to jej nie było. No właśnie, nie teraz pytanie. Nie zwróciliśmy uwagi. Właśnie, ani razu nikt nie zwrócił uwagi na to, gdzie jest Kati, a przecież Kati cały czas z nami tutaj była. Dobra, powiedz mi tak, co jest z Palionowicami? Czy na Palionowice mnie wracasz, tam nie było, nie, mnie tam nie było. Ja na razie na Wojanowicach jestem osiedlony. No od ponad miesiąca jestem na Wojanowicach, no. Miesiąc już jesteś? Mhm. Ja ci kręcę, ty, to jest no naprawdę... Czas mija, starzejemy się, prawie mi broda, pierwszy włosek na klacie. Ja mam pierwsze siwe włosy. Za, czekaj. Nie widać, bo są na górze. Czekaj, faktycznie, zobacz. No pod tą płachtą, tak je widzę. Pod płachtą, tak, co? No. Mam pierwsze siwe włosy, starzejemy się. Starość, nie radość, morda. Prowadź furę. Trzeba, ale dobra, to wracamy do Wojanowic, co nie? Tak, ja ci pokażę tą Ja będę musiał założyć oczywiście twoją główkę, ponieważ, o właśnie, ty wiesz, że właśnie on cały czas myśli, że ja? Co ty? No ja ci coś pokażę, chodź. Możesz pro... Pokażesz mi coś? Tak, ja poprowadzę. Limuzyna, dobra. Chodź, prezydent. Chujnie. Lecę, prezydent tutaj. Masz łeb założony? Limuzynę w tym momencie. Dobra. Gdzie ty mnie prowadzisz? Daleko od Wojanowic mnie prowadzisz? Nie, do Wojanowic płyniemy. Do Wojanowic. No i zaraz zobaczysz, co się stanie. Mamy 200 metrów do Wojanowic. I zaraz. Okay. Ja ci pokażę, co on mi napisał na tablicy. Bo ja dobrze wiem, gdzie ukrywasz twoja tajna baza. Bo w ogóle ten on wie. Właśnie, skąd wiesz, gdzie jest moja tajna baza, którą zrobiłem tutaj? On mi powiedział, on mi poprowadził redstone'em do twojej tajnej bazy. I ten, no. I tak to wygląda. Ja ci zaraz pokażę, no chodź. A czemu on to zrobił? O, lol. No bo. On się mnie pyta, po co mi ta tajna baza? Mi. Moja. Po co mi ten nabaza? A co on sobie może teraz myśleć, kiedy Palion gada z Palionem? No teraz to... On nie zastanawia.
Teraz. Teraz? Może ma schizę, nie wiem. Może on ma jakiś, nie wiem. Zobacz. Wiesz, no, zniszcz swoją tajną bazę, jest niepotrzebna. Czyli no. Zniszczyłeś moją tajną bazę? No, możesz chodź zobaczyć. No nie było mnie tam, ej, no zobacz, dobrze, że zabrałem tam wszystkie rzeczy, kiedy no, ten, ale, poza ale odcinkiem byłem. Każdy, ja tam byłem już, ja ci pokażę. Dobra, ja muszę to zobaczyć, jak ty zniszczyłeś moją całą tajną bazę, znaczy, ale to ty nie, nadal wykonujesz jej do zadania w takim razie? Nie, no nie zniszczyłem, spokojnie, panie Wojtku, wszystko jest, ale wiem gdzie jest, panie Wojtku. O kurde. Ja kręcę. Chodź. To możeś tą wodę tak rozwalił. Chodź. Trzeba jakoś wejść. No i tutaj, o. Widzisz? Bojan, jeśli tutaj jesteś, to chodź do Wojanowic. Już nie mam sojuszu z on. No, nie widziałeś tego, bo ty już zamurowałeś to, a ja ci odmurowałem i od nowa to zrobiłem i dałem ci no te właśnie informacje. Właśnie nie wiem, czy ja to pamiętam, czy nie. Chyba mnie to nie było, jak to było. Patrz, patrz, nie chodź. Nie pamiętam. Chodź. Jestem tunel, ja to wszystko wiem. A! W ogóle! Ja cię śledziłem. Śledziłeś mnie! Ja się tu się ukryłem i zacząłem się odtąd śledzić. A to jest ja tak. Ci powiem, ja ciebie też śledziłem. Co? Tak. Ja nie mogę, to się nawzajem. Ale przez to, że się śledziliśmy, mi się wydaje, że przez to się wszystko udało i w końcu gadamy. Wojtek, to kiedy się umawiamy na partyjkę chowanego? O kurde. Partyjka chowanego, kiedy to było? Partyjka chowanego. Słuchaj, no. O. Dobra. O, zabudoj. Słuchaj, no partyjka chowanego? No nie wiem. W ogóle, o nie, ja prezydent, nie mogę o tym mówić. Płacę podatki. Chyba ci nie mogę o tym. LOL, dobrze. Co tak mało? A wiesz, że ja tego mam, wiesz, że ja tego mam? Skąd ty tyle tego masz? LOL. On mi dał na bezludnej wyspie. Wszystko, ale stary. Ile? No przecież ile z tego jest ale bloku? Ale stary, to co się działo, to... Ale ty sobie tego nie wyobrazisz, wiesz, to co się działo tam. Sakra ty. Ej, nie ja wiem, cię, to... Ale nie, ja cię oprowadzę kiedyś. No ja cię oprowadzę potem, ale to co się działo, to... To się nie odstanie. Nadzieję, że ci to zaprezentuję. Uwierz mi, ja też mam pewne rzeczy, które muszę się z tobą, którymi muszę się z tobą podzielić, a mianowicie założyłem inną wioskę. Nie powiem ci gdzie, ale powiem ci, że są tam moje obecne zwierzaczki. Pimpek, kotek normalnie i świnka. Właśnie, co ty robiłeś przez tyle czasu? Gdzie ty byłeś? No, ja miałem swoje rzeczy, swoje sprawy ogarniałem i powiem ci fajnie bardzo. Wojtek, czy ty uciekłeś? Czy ty speniałeś? To nie, no nie speniałem, ale Wojtek, po prostu nie chciałem. Wojtek, już. Na dwór? Czy ty speniałeś? Słuchaj, ty byłeś opętany, Matruner był opętany, a Kati nie było. To co ja miałem robić, jak wy dwóch normalnie, bałem się cokolwiek wam powiedzieć, jak wy opętani byliście. Nie, dobra, ja rozumiem, Wojtku, ja rozumiem, wszystko tutaj się kalkuluje, okej. Okay. No właśnie, no. Nie, to czeka jeszcze nas długa przygoda, bo ja też mam dużo do pokazania ci, także troszkę rzeczy będzie, no. Nie, no chciałbym, kurde, pokonać tego, on, ale kiedy to będzie? Czego... Właśnie, ja bym też chciał, no, tylko że kogo my mamy pokonać, jak on w ogóle, nie wiem, nie istnieje. Póki co, chyba jedynym sensownym rozwiązaniem jest faktycznie zrobić jakąś wioskę na wodzie. To jest dobry pomysł. No, miasto, ja. Tylko że w tym celu trzeba będzie porozmawiać z Kati, z Matrunerem i w ogóle odkryć, gdzie jest Kati, bo ja jak nie wiem, gdzie znaleźć? Jej w ogóle szukać. No właśnie. Najpierw nie wiem, no serio, to jest pogmatwane to wszystko, ale będziemy do tego dochodzić. No dobra, to stary, no chyba lecę do siebie robić jakieś podki na niewidzialność. Stary, to byś wyśledził. Ale nie no, ale pamiętaj, naprawdę. Że ja cały czas muszę uważać, bo on ma mnie na... No wiem o co, wiem, o co więc chodzi. Więc musisz ale... też trzymać zęby, język za zębami, bo jeżeli on się dowie, że ja tutaj jestem ja, a nie, że wiesz, że ja to ty, to będzie naprawdę problem. Nie, ale on myśli, że właśnie ten, że ty to ja, no, także no, żeby, ja spokojnie. Chodzi o to, żeby tak dalej myślał, co nie? Jedyna, znaczy z Matrunera mi się wydaje, że Matrunera znajdziemy, ale... Kati, nie mam pojęcia i tak długo już nie było, nie wiem. No, z Kati może być naprawdę trudno. Tak szczerze, nie mam pojęcia, gdzie jej w ogóle zacząć szukać. Geralt, wiesz może gdzie? Geralt, widziałeś ją gdzieś? Gdzieś? To jest Geralt, nie, nawet się nie nazywa. Jezu, to się wszystko pozmieniało w ogóle, to tak, to Wojanowice się tak zmieniły. No nic, Wojtek, to ja ci życzę dobranoc. Widzimy się jutro, nie? Trzymaj, no. Idź spać. To, żeby się spotkać. Prześpi się. Kurczę, dotykam cię. No, ja też tęskniłem, pani Jonito. Dobra, to idź do siebie. Ty idziesz. Żartuję. Cześć. Cześć. No, moi drodzy. No. No, moi drodzy, nie wiem, rozmawiałem z Wojtkiem, to jest...
Nieprawdopodobne. To... Ale się zdziwiłem, widzowie, naprawdę, że ja pierdzielę, widzowie, po ponad miesiącu spotkałem się z Wojtkiem. Ja na samym początku myślałem, że to są zwidy i w ogóle nie wiem, ale, moi drodzy, może stare czasy powrócą. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę do góry, widzimy się w następnych odcinkach, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i siema!